Nim przejdziemy do wydarzeń z minionego tygodnia, raz jeszcze pochylimy się nad tematem wspomnień, ale tym razem na podstawie wydanego almanachu, w którym swe miejsce mają poeci z grupy literackiej Barcja. Wśród nich ci, którzy z tego cieszą się już z góry, pisząc w obłokach niebios. Na rynku wydanych książek pojawiła się niecodzienna odsłona almanachu zawierającego informacje dotyczące twórczości warmińsko-mazurskich pisarzy. I o tyle jest to ciekawa publikacja, bowiem swe miejsce w niej mają poeci z bartoszyckiego regionu, a więc nierozerwalnie związani z grupą literacką Barcja. Ja myślałem, że to wydanie almanachu, wydanie tego almanachu będzie jakieś trochę okrojone mniejszym, gabarytowo mniejszej po objętości, a tu prawie 400 stron. To pomysł już Andrzeja Cieślaka, prezesa ZLP. Tak sobie wymyślił, żeby znaleźć kogokolwiek, bo nie ma spisu treści, to trzeba byłoby przejrzeć sobie książkę i o to chodziło, żeby ktoś nie od razu trafiał na przykład na Arka Monkiewicza, tylko sobie przejrzał pół książki i dopiero znalazł jego. Czym jest ta książka i jak to się stało, że panowie Jerzy Sałata, Jerzy Gruczyński, Arkadiusz Monkiewicz właśnie znaleźli się w tym zbiorze? A to chyba już trzeba zawdzięczać, no wiadomo, że my dwaj jesteśmy w Związku Literatów Polskich, oddziału w Olsztynie, no i prezes już samo z siebie zamieścił naszych członków ZLP do tego almanachu. A Arka Monkiewicza poznał w ubiegłym roku na koniec lata z poezją w klubie u artystów. Tam spotkało się, no różni przyszli poeci czy zaczynający pisać. No i takie coś, no i Arek Monkiewicz jakoś przypadł do gustu prezesowi i powiedział, żeby Arek przysłał mu jakieś tam swoje rzeczy. No i stąd Arek jest. Powiem więcej, Arek jest już, no jest, byłby już jedną nogą Związku Literatów Polskich, bo na dniach ma wyjść jego tomik poetycki, no oczywiście pośmiertnie. To już, no i tylko jeden tomik byłby potrzebny do tego, żeby znalazł się w Związku Literatów Polskich. Zabrakło czasu, by stało się to jeszcze za życia dobrze rokującego pisarza, który ze skromnością przyjmował grat nagród i wyróżnień. A to trzeba przyznać, bo on zawsze gdzieś tam szperał, szukał sobie konkursów poetyckich, wysyła do Krakowa na jakieś tam wojskowe konkursy poetyckie i mało kiedy, żeby tam czegoś nie miał. Jak nie wyróżnienie, to pierwsze, drugie miejsce w Wąglanach swego czasu też miał pierwsze miejsce i jakieś chyba wyróżnienie w następnym roku. Co w takim razie wnosił w codzienność grupy literackiej Barcja? No można chyba powiedzieć, że zawsze jak go pamiętam, to spokój i taką rozwagę. No i te jego wiersze to naprawdę trzeba powiedzieć, że były zawsze dopracowane. No czasami coś tam się zdarzało, że coś, bo to różnie to bywa, jak w życiu. Tyle, że jak w życiu, wyróżnieni poeci wspólnie mieli świętować ten sukces literacki, swą obecność w gronie tylu znamienitych pisarzy z Warmii i Mazur, a poprzez almanach kultywowanie piękna poezji widzianej okiem i piórem poetów.